Na program zaprasza Microsoft, dostawca usługi Xbox Game Pass. Witam Was bardzo serdecznie w programie Pograne. Za chwilę będę rozmawiał z facetem, którego znacie bardzo dobrze z jego kresek. A poza tym dowiecie się czegoś o nowej growej usłudze. Rozpoczynamy. Andrzej Rysuje jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wiem, że ty jesteś bardziej komputerowy niż konsolowy, ale może to cię przekona do zakupu takowej. No tak, teraz niedawno dojrzałem do zakupu telewizora w końcu. Przez długi czas uważałem, że telewizor zbędny. Jest zbędny, nie powinno go być. Powinno być tylko książki, ewentualnie komputer, ale już doszedłem do wniosku, że trzeba skończyć z tą fikcją oglądania telewizji na smartfonie. Ale twoja praca, moim zdaniem, polega... Jerzy Kryszak mi kiedyś opowiadał, że jego praca polega na tym, że on odpala telewizor i on sobie leci cały czas telewizja informacyjna i on z tego czerpie inspirację. No to podobnie, tak. Oglądanie telewizji, czytanie gazet, czytanie Twittera, to jest... W zasadzie na tym polega ta praca. Tak. Ale chyba dla ciebie nastały dobre czasy teraz. Dużo się dzieje. Ciekawych. No, rzeczywistość inspiruje, tak. Inspiracji nie zabraknie na pewno, ale to, wiesz co, pod każdą władzą. Znaczy, każda władza potrafi tak samo, każda władza deprawuje, prawda? Więc ale co jest fajniejsze? Co jest fajniejsze dla ciebie? Co cię bardziej inspiruje? No bo już wiemy, że tematem przewodnim jest jakby sytuacja społeczno-polityczna, a masz jakieś takie tematy życiowe, które szczególnie, na które czekasz wręcz, że ktoś się wypowie i będzie gotowy rysunek? W ogóle tych wydarzeń w świecie politycznym jest tyle, że ja to w rysowaniu staram się każdą jakąś taką wolną chwilę uciec od tego w coś niepolitycznego. Czyli szukać jakichś tematów, które nie są polityczne. Teraz na przykład rysuję zdradzę ci. W domu czeka rozpoczęty rysunek o piramidzie. Okej. Okay. Finansowej? Nie. Nie. Egipt? Blisko. Nie. Tak. Ale powiedz mi, bo tak. Księgowy idzie do pracy na 9:00, wychodzi o 17:00. A jak wygląda twoja praca i czy ty tylko i wyłącznie teraz rysunkiem się zajmujesz? Tak, tylko rysunkiem. Czyli od rana do wieczora jesteś rysownikiem, Andrzej rysuje. Tak, tak. No mam taką wąską specjalizację, że tak powiem, ale jestem w tym dobry, więc... Ale też się wzbraniasz, bo tam niektórzy mówią, że pan rysuje, a ty mówisz, nie rysuję, bo nie umiem rysować. Nie, no to jest taka tam, powiedzmy... Kokieteria. Kokieteria, tak, tak. Potrafię ładnie rysować, nawet przy okazji książki, którą piszemy z kumplem. Tam powyciągałem jakieś stare szkicowniki, na których mam, wiesz, takie typowe rzeczy do rysunku, czyli tam studium postaci, jakieś studium dłoni, ręki, nogi, wszystkiego. Tam mam takie... Czyli wracasz do szkoły. Można tak powiedzieć, tak. A jak napada cię ten pomysł na rysunek, czy ty... zdajesz sobie sprawę, albo może zdałeś sobie sprawę, że to się dzieje zawsze, nie wiem, w autobusie, albo jak bierzesz prysznic, wtedy masz najlepsze pomysły? Nie, wanna jest lepsza niż prysznic, wanna. Czyli ty budzisz się rano, idziesz do wanny i czekasz na pomysł. Nie, no właśnie, od jakiegoś czasu mamy prysznic i z tego powodu bardzo boleję, ale pomysły wpadają w różnych bardzo miejscach, najróżniejszych, ale najczęściej jednak jak się usiądzie i się myśli, po prostu. Po prostu się patrzysz na ścianę? Na ścianę albo piłeczką można podbijać, robić coś takiego monotonnego i wtedy wpadają, na przykład spacer jest też świetny. Czyli taki monotonny ruch. Okej, okay, czyli albo nawet gotowanie, jak mieszasz gotowanie, i nagle ten pomysł się pojawia. Tak. Na przykład trening jest fajny, taki intensywny, ale to przed myśleniem, nie da się w trakcie treningu myśleć, ale potem się fajnie myśli. Ale może nie wszyscy wiedzą, jak zacząłeś się zajmować rysunkiem. To tutaj ważną rolę odegrali twoi przyjaciele, którzy zobaczyli, że rysujesz. Zaczęli to dystrybuować, pokazywać sobie nawzajem. No, zaczęli mnie namawiać, żebym to zaczął publikować właśnie. Zaczęli mnie wprost namawiać, żebym założył stronę i wrzucał to sieci. Czy ty masz swój ulubiony rysunek, który być może właśnie przeszedł bokiem, że nie został do końca zrozumiany, bo czasami twoje rysunki można interpretować na kilka sposobów. Tak. Wiesz co, no ja bardzo lubię ten rysunek z gołębiem na przykład. Ten, którym gołąb się patrzy, idzie z gazetą do toalety, a na toalecie są takie powbijane... Kołki. Kolce takie. I ten gołąb z gazetą mówi, brzydko mówi. Ale no, na przykład ten rysunek lubię. Bardzo lubię ten z Oarce Gdynia.
Ja kojarzę, nie chcę z racji tego, że jestem kibicem z Warszawy, nie chcę tutaj generować konfliktów. Tak, ale wiesz, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że o Legii też rysowałem, a jestem kibicem Legii, więc, ale ten o Arce Gdynia jest lepszy, zdecydowanie. Czy ty nie myślałeś o tym, żeby zmienić nazwisko? Bo słyszałem, że z Mleczką cię mylą notorycznie, macie podobną fryzurę. Właśnie nie dalej jak wczoraj, słuchaj, ktoś mi podesłał, że na Oeliksie jest mój kalendarz. Jako Andrzej Mleczko? Tak. Doskonałe. I to jeszcze kalendarz sprzed 2 lat. Tam ktoś napisał, że może ktoś kolekcjonuje. I jak ja byłem małym chłopcem, to Ruda Hulita wieszałem nad łóżkiem. A kogo ty wieszałeś nad łóżkiem? Wszystkich piłkarzy, których plakaty drukowali w piłce nożnej. Ja chciałem zostać piłkarzem. Po prostu. No i no co się stało? Co nie poszło? Co? No były dwie opcje. No to jak to, co nie poszło? Zabrakło talentu. No. Ojej, rozumiem. Mówią, że talent to 5%, a reszta ja przecież zacząłem od tego, że rysowałem karykatury piłkarzy. No, tego nie wiedziałem. To z ciebie właśnie to wyciągam. Kto był pierwszy? Bo my jesteśmy lata 80. No to lata 90., kiedy polska kadra piłkarska no, była najgorszą na świecie, kadra Postela, no to było tam kilka charakterystycznych twarzy. Wojciech Kowalczyk, tak, Andrzej Juskowiak. Marek Citko oczywiście. Legionistów też sporo rysowałem. Boże, jakiegoś Szamotulskiego. Pamiętam, że nawet w piłce nożnej wydrukowali jedną moją karykaturę, tylko nie pamiętam. Pamiętam nazwiska. To ty byłeś z tych, którzy pisali listy do redakcji i wysyłali swoje. Tak, i wysyłali. No, no, no. Zawsze się zastanawiałem, kto to jest. Co to za wariaci. Co to za wariaci. No, i to jesteś ty. No a potem po okresie rysowania kibiców, piłkarzy, poszedłeś jak normalny człowiek na studia. Tak. I jak studiowałeś, zanim zacząłeś pisać paski w TVN-ie, to myślałeś o tym, że bycie rysownikiem zapewni ci byt? Znaczy miałem świadomość, że żeby tak było, to trzeba już się przebić do tego topu. Mainstreamu. Tak, do mainstreamu. Między Raczkowskim, Mleczką, Sawką. No gdzieś tam trzeba się wkleić, żeby móc z tego żyć normalnie. Dlatego zawsze, wiesz, to było dla mnie zajęcie dodatkowe, które robiłem po godzinach, czyli miałem drugi etat. Pierwszy to było paski, potem rysowanie, potem była agencja reklamowa, a drugi etat rysowanie. Art director? Czy kopii? Nie, kopii. Kopii. Tak. Czyli nie poznali się tam na twoim talencie plastycznym. Wiesz co, nie, nawet ja tam poszedłem już jako kopię. Nie, okay. Nie miałem tam do czynienia z Photoshopem. Raczkowski jest nadal twoim idolem? Bezwzględnie? No to się nie zmieniło, nie. Czyli Maradona rysunku. Tak, można tak Z podobnymi zachowaniami poza boiskiem. Ręka Boga, tak. A powiedz mi, czy czytałeś jego książkę? Owszem. Na etapie. A czy ty jesteś rysownikiem rock'n'rollowym? Nie. Czyli zdecydowanie grzeczny, młody, sympatyczny. Ja mam teraz taki okres wyciszenia, tak powiem. Co to znaczy? Czyli co, weganin? Nie, mięso jem, ale mało. Staram się, wiesz, od czasu nie zjeść mięsa. I nie lubię ortodoksów, którzy zarzucają mi, że w ogóle jem mięso. Nie, no to jest absolutnie. To ze wszystkim trzeba powoli, wiesz. Nie można takich radykalnych zmian wprowadzać, bo to jest niezdrowe, moim zdaniem. Jak chcesz zrobić coś dla środowiska, to zużywaj mniej plastikowych siatek, a nie to, że będziesz się zabijał i z zakupami chodził tutaj, prawda? Albo jedną plastikową mniej, taką solidną albo i nosią. Jedną. Albo właśnie. Jak masz już te plastikowe, to je przeznaczaj na worki na śmieci. No można takie rzeczy robić. Albo mięso właśnie jedz mniej, nie to, że rezygnuj całkowicie, tylko jest... Rozsądny człowiek, nie, Boże, jaki zero ortodoksji. A ja cały czas ta ortodoksja w internecie chyba też napędza, co? Najgorzej, nie, no bo to w internecie zawsze wszystko jest posunięte już do skrajności. No nawet nazywają ci, boomer, tak? Tak, no już... Straszne to jest. Mi się zrobiło przykro, jesteś młodszy ode mnie i dostajesz takie zniewagi. Nie? Ja się przesiadam do ciebie i pogramy. Ja wiem, że ty nie jesteś, mój drogi, Xboxowy, ale ja jestem. Ale zanim to nastąpi, to jest ważne, mój drogi, poszło trochę do przodu, że już nie musisz mieć płyty, wyobraź sobie, w sprzęcie. Wspaniale. To jest wszystko w sieci, już oglądamy seriale, słuchamy muzyki, ściągamy audiobooki, wszystko z sieci. Nie, no to ja tak to jestem, samo... ja to jestem 100 lat jeszcze za tym mówię, że dopiero niedawno kupiłem sobie telewizor. No. Ale tutaj jest Bartek, który wszystko nam opowie, wytłumaczy. Ma do ciebie kilka pytań i na podstawie tych pytań za pomocą algorytmu zobaczymy, w jaką grę powinniśmy zagrać. To jest okay. Naprawdę nie, usłyszeliśmy, że coraz mniej grasz w gry, więc stwierdziliśmy, że będę twoim doradcą growym i podpowiem ci, w co może byś chciał zagrać na podstawie twoich preferencji. Spoko. Okay, wiemy już, że jesteś trochę na etapie wyciszenia, ale zapytam cię,
o to, jakie filmy lubisz. Gatunek. Takie? Gatunek? No nie wiem, Scorsese na przykład, Irlandczyka teraz oglądam kolejny dzień. Czyli jakieś mafijne filmy. Byłem na Irlandczyku w kinie. Jak? Jeżeli chcecie wybrać się na Irlandczyka, to weźcie kino z najbardziej wygodnymi fotelami, jakie znajdziecie. Weźcie 3 litry napoju. My w domu zaczęliśmy oglądać po prostu. No wiem, tam nawet jest już analiza, w której minucie przerwać, żeby to podzielić na 4 odcinki. O. Na której scenie? Jest taki tutorial, jak to robić. No to zapytam cię teraz, czy znasz taką serię Saints Row? Nie. To jest taka gra podobna nieco do GTA, tylko w bardziej humorystycznym stylu, więc może też tobie troszeczkę bardziej pasującym, bo humor rozumiem, że tam jest wpisany trochę w twój zawód. Tak, zawsze jak siedzi w wannie. Tak, więc mamy taką grę w naszym katalogu. To teraz zapytam inaczej. Gatunek muzyczny może. Muzyczny? Tak. Boże, nie. Co słuchasz na niego? To jest słuchacz podsiadu. Nie, bardzo go lubię. Ja też go lubię. Zresztą nasza córka się nazywa Matylda, tak jak ten. O. Jaką muzykę? Może wykonawca? Coś? Czy szybka muzyka? Wolna muzyka? Boże, no, czy każda muzyka? Elektroniczna, tak. Muzyka elektroniczna, to mamy taką grę Sunset Overdrive, która wyszła też jako tytuł startowy na Xboxa. I tam też ten motyw muzyki elektronicznej jest mocno wpisany w tę grę. No i na koniec może jakaś, nie wiem, książka, dużo akcji, mniej akcji. Ostatnio co czytałem, to... Poradnik młodego rodzica. Nie, reportaż o Albanii. Albania. O komunistycznej Albanii. Okay. Ale z takich bardziej popularnych to też Clarksona. O, okay. To też było. Rozumiem, że dużo się dzieje. I Greta Thunberg, która dostaje od niego ciosy z każdej strony. Od Clarksona? Tak, bo ona mówi, że doprowadza do zniszczenia tradycyjnej motoryzacji. Aha, no tak. Coś w tym jest. Ale to może nawiązując do tego... Jest boomerem turbo, nie? Tak, oczywiście. Może nawiązując do tego reportażu. Mamy grę, która mogłaby być w pewnym sensie takim filmowym reportażem z postapokaliptycznej przyszłości, która może nie różni się jakoś bardzo od tego, co działo się kiedyś w Albanii. Dlatego zapraszam was do padów. Tutaj mamy 2 kontrolery. Dobrze. Gramy. Andrzeju, jesteś na dole. Pach! Dobra, ja niestety muszę. Widzisz mnie? To ja! Gdzie? Halko! Gdzie? Właśnie, a, tutaj jest coś ludzie. A to są chyba nasi. Nasi? Tak, tam jest ekipa, która wam będzie pomagać. Kurczę, blade, dobrze, że ktoś nam pomaga. A czekaj, ja cię widzę tu. Widzisz? Tak. Jestem. To z kim grałeś ostatnio w sieci? Wiem, że w literaki, ale to jest... Nie, no to... Ostatni raz w Battlefielda z kumplami. No i co, obrażacie się nawzajem? Nie, my nie. Właśnie pomagamy sobie. Czyli kulturalni. O kurczę, dostałem to chyba. Co to jest w ogóle? To są jakieś psy? Gdzie psy? Jezu, jakieś UFO. Bo u ciebie są psy, a u mnie szukam UFO. A tu jest... jakieś UFO tam biega, tak? O, coś zestrzeliłem, zwierzątko jakieś. Jezu, a tu się coś... Co za w ogóle emocje? Dużo... Ja pamiętam Wolfensteina, mi się grało. Chyba kogoś ubiłem. Chyba mnie we mnie strzelasz, czy nie? Wolfensteina, tego takiego pierwszego? No jasne, to było super. Zawsze był zły Niemiec na końcu. Tak, on miał takie minigana, nie? Tak, dobrze pamiętam. Super. I dotykało się ścian z obrazkami, żeby... Ktoś cały czas we mnie strzela z boku. O, completed, to chyba dobrze. Chyba przeżyliśmy. Dawaj, idziemy dalej. Dwa naraz, tak? Dwa naraz, dobra, jestem. Czekajcie, bo ja nic. Mogę coś tu podnieść? Ktoś do nas mówi, no właśnie tak. Czekaj. To jest chyba amunicja. Tutaj byk, pyk. Hold. No to hold. Dobra. A, widzisz, że podniosłem to amunicję. To ty czy kto? Aj. To ty. Nie, to nie ja. Dobra. To ja jestem gdzieś tu. Ja chyba będę potrzebował coraz większe szkła. Ej, nie, myślę, że całkiem nieźle na tym padzie, myślę, że mógłbym się przyzwyczaić. Nie, no super, to będzie dla ciebie wyzwanie. Jeszcze zdalnie będziesz sobie, wiesz, ściągał gry tylko i włącz. Tylko boję, że wiesz, że przepadnę, w ogóle dla rodziny mnie nie będzie jak... Ale to jest najgorsze w grach, co? No. Ale ty rysujesz, nie? To masz taki reżim, że siedzisz 8 godzin nad tymi i tyle?
Wiesz co, czasem mi się udaje, nie wiem, z 5-6 zrobić, to zależy. Ale staram się pilnować, żeby nie więcej, wiesz, bo to jest taka praca, że możesz pracować bez przerwy, bo robić jakieś zlecenia, jakieś, wiesz. Ale co, masz pad, komputer? Jak to wygląda? No komputer, skaner, rysuję sobie na karteczce, później skanuję. I dodaję kolor. I kolor, i koniec. O kurde, jakaś Mendoza tu do mnie strzela. Ale kiedyś, wiesz, jak ze złotych czasów gdzieś w liceum, to potrafiłem, wiesz, w Cantera na przykład grać, nie wiem co, po 8 godzin i więcej. Mówiłem właśnie, No to straszne godzinka. Coś do mnie strzela cały czas. Ale teraz jak sobie gram, no to tak się trzymam tego, że z godzinkę dziennie. Wiesz, moja żona ogląda ją jak miłość, ja sobie idę postrzelać i no, wszyscy są zadowoleni. Gdzie to jest, cholercia jasna? Absolutnie skupiłem się na grze, przepraszam, a nie na rozmowie z tobą. Słuchaj, szukam jakiegoś. Takich gier mi się przypominają takie idiotyczne zarzuty o to, że takie gry generują przemoc. W sensie, że grasz w takie gry, że jesteś agresywny. Takie gry, nie? A jak córka dorośnie, no. A już mówiłem, nigdy w życiu nie widziałem tak agresywnych graczy jak w Scrabble. Po prostu w żadnej grze, w której ludzie się strzelają, rzeczywiście mi się zdarzali coś wariaci, ale nigdy w życiu tych wariatów nie spotkałem, co w Scrabble. Niby gra kulturalnych ludzi, a... No ale te emocje trzeba gdzieś wyrzucić, no wiesz, no to... A tutaj strzelasz, a w Scrabblach co? No, podwójna premia literowa. No ale... Przegrał pan. Nie przegrałem! Pan jest ham! Nie ma takiego słowa. Nie ma takiego słowa! Karny! Czekaj, bo cię szukam. O! Jest, ja tam strzelałem o, na górze. Mam Mendozę. Dobra, chodź tu, kurde, no akurat mi... Tam coś no. Widzę. O! O, coś widzę, może w końcu coś ubije. Pan Piotruś jednak się zachował tutaj dobrze. Zastrzeliłem pana. Jak to się schował? No, ubije w końcu. No dobra, a powiedz mi, masz często problem ze złą interpretacją rysunku? Że ludzie odczytują go zupełnie inaczej? Tak, i ty się dziwisz potem. Tak. Kurde, jak to jest możliwe? Czasem tak jest, wiesz? Zdarza się to rzadko, ale ostatnio na przykład zrobiłem taki rysunek o tym, o przejściach dla pieszych, nie? I o tym, że trzeba coś zrobić, żeby tych wypadków było mniej. No i zrobiłem taki rysunek, na którym zainstalowano progi zwalniające dla wózków, dla pędzących wózków. Nie? Wózków... Z dziećmi. Z dziećmi, okej. Okay. Tak. Ty jako młody tata, wiadomo, wszystko tak, jasne. Tak. Jeszcze raz? Jeszcze raz. No. I słuchaj, i usunąłem ten obrazek, bo strasznie dużo osób zinterpretowało go tak, że to jest rysunek wyśmiewający matki z dziećmi. Rozumiesz, że matki. Że to jest wyśmiewanie. Wciśnij przycisk. O. Że to jest wyśmiewanie. Jak to mamy? Które wcisnąć przyciski? Żeby na górne wciśnijcie, to wtedy pominiecie zegar. RB. O, tak? Dobra. Ale czy nie masz teraz takiego poczucia, że. Jest jakaś taka ortodoksja, zarówno z lewej, z prawej strony, że ludzie traktują żart jako twoje faktyczne poglądy, nie? Tak. I to jest bardzo niebezpieczne, co się robi, szczerze mówiąc. No, oczywiście. Wiesz, uważają, że biorą żarty na poważnie po prostu. No. Ale to nie jest tak, że sami ci nasi koledzy z Wilanowa i z liberalnych mediów doprowadzili do tego, że już absolutnie z niczego nie można się śmiać? Wiesz co, jedni i drudzy. Znaczy pokutuje takie przekonanie, że to ta strona liberalno-lewicowa jest taka zdystansowana i śmieszna i zabawna i wiesz, i śmiejemy się ze wszystkiego. A to nieprawda, no. Śmiejemy się ze wszystkiego pod warunkiem, że śmiejemy się z drugiej strony, prawda? Czyli Andrzej rysuje, stoi po środku? No nie wiem, czy po środku, no przecież wiesz, że tam gdzieś bliżej mi z poglądami do właśnie tej strony bardziej takiej liberalno-lewicowej. Ale nie starasz się być ortodoksem. Nie, absolutnie. Generalnie Jarmusz nie zdeterminował twoich działań życiowych. Nie, ostatnio nawet mi się, wiesz, dostało bo się pośmiałem trochę z tych feminatywów, czyli żeńskich form, zawodów. Zrobiłem o tym rysunek. Ministra. Tak, zrobiłem o tym rysunek, to tam stary po prostu w komentarzach piekło. Skoro już do ciebie piszą i cię obrażają, wielu zna twoje personalia, czy nie? Bo pomyślałem sobie, że o wiele łatwiej by było, gdybyś był Andrzejem Rysuje, żebyś się tam nie wychylał. W sensie anonimowo, tak? No. W sensie, to... oczywiście, wiesz, jak ktoś dzwoni z jakimś komercyjnym tym, co pisze i ty się odzywasz, ale tak, to... No to widzisz, no to musiałbym nie przyjmować zaproszenia do twojego programu. No właśnie, byśmy nie pogadali. A, i co wtedy? Stig rysunkowy. Stig, no.
Dokładnie. To było coś, aż za późno. Dziękuję panu bardzo serdecznie. A teraz mój przyjaciel Bartek dla pana i dla mnie i dla widzów zrecenzuje pewną atrakcję grową. Co możecie zrobić? Jak możecie zagrać w grę, nie wsadzając płyty? Tak? Tak. Dziękuję. Cześć, zwykle w tym miejscu recenzuję jedną grę, ale w sumie po co się ograniczać, zwłaszcza, że za cenę jednego tytułu możemy mieć ich więcej, na przykład ponad 200, bo tyle oferuje Xbox Game Pass, usługa abonamentowa od Microsoftu. Czy jest to jakiś haczyk? Zaraz to sprawdzimy. Usługi abonamentowe działają na bardzo prostej zasadzie. Dopóki jesteśmy subskrybentami, mamy dostęp do wszystkich oferowanych w ramach abonamentu treści. Xbox Game Pass jest trochę jak serwis VOD dla gier, ale pozbawiony największej wady strumieniowania z chmury – opóźnień. Gry w ramach usługi Microsoftu są pobierane na dysk twardy naszej konsoli lub komputera z Windowsem 10 i uruchamiane stamtąd, tak jak w przypadku klasycznych gier na płytach bądź kupowanych w wersji cyfrowej. Cała biblioteka gier stoi przed nami otworem bez ograniczeń. Możemy pobierać i grać w dowolną liczbę tytułów do czasu, gdy pozostajemy subskrybentami usługi. Musimy jedynie zadbać o wystarczającą liczbę miejsca na dysku naszej platformy, jeżeli będziemy chcieli przetestować jednocześnie wiele dużych gier. Xbox Game Pass występuje w trzech wersjach: na konsole, na komputery PC i w edycji Ultimate, która łączy obie wcześniejsze oferty, dołączając do nich jeszcze abonament Xbox Live Gold. W jego ramach co miesiąc otrzymujemy dodatkowe gry, które możemy przypisać do naszego konta. Mówiąc prosto, płacimy co miesiąc, co 3 miesiące lub za cały rok z góry i cieszymy się bazą ponad 200 gier, w tym premierowe gry Microsoft Studios, jak chociażby Gears 5, które Kęcio grał ze swoim gościem. Jak się zapisać? To nic trudnego. Logujemy się na stronie Microsoft Store na koncie, które przypisaliśmy do profilu Xbox lub tworzymy nowy. Następnie odnajdujemy interesujący nas abonament w zależności od tego, czy chcemy z niego korzystać wyłącznie na konsoli, wyłącznie na PC, czy może zarówno na jednej, jak i drugiej platformie. Po kliknięciu na przycisk dołącz pozostaje nam wypełnienie danych potrzebnych do zakupu i voilà, abonament jest aktywny. Teraz wystarczy zalogować się na urządzeniach, na których będziemy chcieli korzystać z dobrodziejstw Xbox Game Pass. System automatycznie wykryje posiadany przez nas abonament i umożliwi pobieranie gier. W przypadku wersji PC wymagana jest instalacja dodatkowego oprogramowania. W Microsoft Store na komputerze z Windows 10 musimy pobrać aplikację Xbox w wersji beta. Umożliwi ona obsługę abonamentu Game Pass na naszym PC-cie. Obsługa Game Passa jest banalnie prosta. Gry możemy segregować alfabetycznie, gatunkami czy pod względem popularności. Zaraz sprawdzimy, jakie tytuły znajdziemy w bazie. Nie brakuje tutaj kultowych już produkcji. Jedną z nich jest Minecraft, gra, która przyciągnęła do konsoli, komputerów i urządzeń przenośnych dziesiątki milionów graczy. Budowanie i eksploracja niemal nieskończonego świata to nie tylko świetna zabawa dla młodszych i starszych, ale też doskonałe ćwiczenie wyobraźni, a także nauka podstawowych zasad mechaniki. Minecraft umożliwia bowiem budowanie zarówno prostych konstrukcji, jak i rozbudowanych systemów, a także wykorzystanie podstaw programowania. To wszystko w grze solo lub z przyjaciółmi za pośrednictwem internetu. Swoboda w eksploracji to także największa zaleta gry Forza Horizon 4. To przedstawiciel jednej z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych serii gier wyścigowych, w którą zagrywają się zarówno najmłodsi, jak i ci dorośli gracze. Duży świat wzorowany na terenach Brytanii możemy w Forzie Horizon 4 przemierzać swobodnie w 450 modelach aut. Od zwinnych kompaktów przez potężne SUVy, aż do najszybszych supersamochodów świata, rozwijających astronomiczne prędkości. Nowością Forza Horizon 4 jest system zmiany pór roku, wpływający nie tylko na wygląd gry, ale i prowadzenie pojazdów. Przy okazji jest to jedna z najlepiej wyglądających gier w historii. Jeżeli chcecie podziwiać granice graficznego pietyzmu obecnej generacji konsol, to trudno szukać lepszego przedstawiciela. Fani RPG też znajdą tutaj coś dla siebie, między innymi najpopularniejszą polską grę na świecie. Od 19 grudnia w usłudze Xbox Game Pass dostępny będzie Wiedźmin 3 Dziki Gon, jedna z najlepiej ocenianych gier RPG. Jej fabuła rozgrywa się w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego, ale studio CD Projekt Red opowiada w grze swoją historię. Wiedźmin 3 to dziesiątki godzin zabawy, wykonywania zadań, walki z bandytami i potworami oraz zdobywania coraz potężniejszego wyposażenia. Już w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass trafiła gra The Outer Worlds. Za tę postapokaliptyczną produkcję RPG odpowiada studio Obsidian, znane z kultowego już Fallout New Vegas.
W The Outer Worlds wcielamy się w kosmicznego rozbitka, który ostatnie 70 lat przespał zahibernowany i nie ma pojęcia, co się wydarzyło. Dużo dialogów, walki i rozwój postaci jest tłem dla niesamowitej historii z wieloma zakończeniami. A może są wśród was jacyś domorośli strategzy? Otóż zmysł Napoleona także możemy nakarmić grami z Xbox Game Pass. Nostalgia. To powinniście czuć, widząc w tle obrazki z Age of Empires 2 Definitive Edition. Nazywana przez wielu najlepszą strategią w historii, jest dostępna w ramach abonamentu na komputerach PC w odświeżonej formie, z grafiką dostosowaną do współczesnych standardów i rozdzielczości dzisiejszych ekranów. Prócz znanych już wcześniej kampanii, Age of Empires 2 Definitive Edition oferuje też kilka zupełnie nowych wyzwań. Dla fanów bardziej taktycznej zabawy polecić możemy Mutant Year Zero Road to Eden. To jeszcze świeża produkcja, która łączy taktyczny system walki rodem z popularnej serii XCOM z oryginalną fabułą i eksploracją świata. Świata, na którym skończyło się panowanie ludzkiej rasy. Brzmi ciekawie? I takie właśnie jest. Łatwość sterowania na konsoli i wciągająca fabuła gwarantują spędzenie przy niej naprawdę dobrego czasu. Zaglądając do najpopularniejszych ostatnio produkcji, nie sposób nie zwrócić uwagi na pewną grę akcji od Microsoft Game Studios. Mowa o antologii tytułów serii Halo pod nazwą Halo Kolekcja Master Chief. To aż 6 tytułów w najbardziej aktualnych odsłonach, które zaprezentują przygody Spartana 117 od momentu, gdy świat go poznał w czasach pierwszego Xboxa, aż do jego ostatnich przygód z Halo 4. Futurystyczna broń, kosmiczne pojazdy i rozgrywka podzielona pomiędzy wciągającą kampanię i dynamiczny tryb dla wielu graczy. Co prawda zobaczyliśmy tylko kilka gier z usługi Xbox Game Pass, ale chyba udowodniłem wam, że naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Co ważne, wszystkie te tytuły możecie sprawdzić chociażby w internecie. Kota w worku nie kupujecie. Obok mnie człowiek, którego znacie... Zabrzęczał pad. Człowiek, którego znacie z rysunków, wygląda tak. Tak wygląda Andrzej Rysuje, Andrzej Milewski. Potrzymam to w ręku. To było pograne. Dziękuję ci bardzo serdecznie, że do nas wpadłeś. Twój też brzęczy, więc ja trzymam i amortyzuję te dźwięki o szklaną szybę. Proszę pozdrowić dziecko. I mam nadzieję, że dziecko będzie grało w literaki i będzie zachowywało zimną krew. Tak jak pan. Oby. Dziękuję. Andrzej Rysuje był gościem w dzisiejszym odcinku. Pograne. Ciao. Na program zaprosił Microsoft, dostawca usługi Xbox Game Pass.